Film Krzysztofa Kieślowskiego z roku 1979. Co robisz? Co? A tak. Wszystko, co się rusza. Co się dzieje? Gdzie oni są? Nie, tu dyra siedzą. Spóźniłem się trochę, jak wchodzą, wiesz? Ty to zrób, jak ja idę nogi moje po korytarzu, a potem jak otwieram klamkę. Potem to się podoczepię, co? Widź, coś, nie dajesz. Uważaj. Ten film można rozumieć na wiele rozmaitych sposobów. Na pierwszym, takim najprostszym poziomie odbioru, on wynikł z obserwacji rzeczywistości. To jest taki realistyczny film o pewnym zjawisku charakterystycznym dla okresu PRL-u, ale już na tym poziomie odbioru zawiera on właśnie refleksję autotematyczną, bo wiąże się z tak zwanym amatorskim ruchem filmowym. Ten ruch był hołubiony, dofinansowywany przez państwo i dzięki niemu wielu ludzi uprawiających rozmaite skromne zawody, na co dzień nie zajmujących się sztuką, mieli okazję tej sztuki dotykać, uprawiać ją. Sam Kieślowski nie był z tym ruchem jakoś specjalnie związany, nie wywodził się z niego, jak wywodzili się z niego dwaj jego koledzy, Krzysztof Zanussi i Andrzej Jurga, grający w tym filmie samych siebie, takich znanych filmowców, wspierających jakby ten ruch amatorski. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, panie Filipie. Wszystko sam pan zrobił? Tak, sam. Wszystko sam pan wymyślił? A żona nic nie pomogła? Nie. Sam. Kieślowski od Jurgi właśnie, który był jego kolegą ze studiów, pasją czy takim zainteresowaniem dla tego ruchu się zaraził. W połowie lat 70. zaczął bywać na festiwalach filmów amatorskich, był jurorem i na jednym z takich festiwali wypatrzył swojego przyszłego bohatera. Ten bohater nazywał się Franciszek Dzida, był ślusarzem w takim małym miasteczku Chybie koło Bielska. Do dziś zresztą tam działa, ma dzisiaj już prywatną wytwórnię filmową. I on tam założył taki AKF Klaps. Kieślowski był z nim w stałym kontakcie. Za jakiś czas zamówił u niego nawet napisanie takiej autobiografii, opowieści o tym, jak ten klub założył. Potem zresztą nawiązał kontakt z wieloma innymi filmowcami, amatorami. I można powiedzieć, że film amator jest taką syntetyczną opowieścią o drodze adepta tego amatorskiego ruchu filmowego w Polsce. Ale ten Franciszek Dzida miał pewnie najwięcej powodów, żeby czuć się pierwowzorem tytułowego bohatera filmu, bo właśnie w Chybiu we wrześniu 79 roku odbyła się polska premiera. Ważne jednak, że sam Krzysztof Kieślowski umieścił w tym filmie sygnały świadczące o tym, że to jest także jego własna historia. O, dokumentalny film będzie. Na przykład tematy dwóch filmów amatorskich, filmików takich właściwie, które realizuje grany przez Jerzego Sztura Filip Mosz. Pierwszy film o chodniku, o tym jak raz on jest rozwalany, a później budowany od nowa. Film kręcony z balkonu własnego mieszkania bohatera. To był film, który chciał zrobić sam Kieślowski. Film o Karle, koledze z pracy, który ma trudniej. To jest także film, który chciał zrobić sam Kieślowski. To przypomina, że ten film, niezależnie od tego, że wynik z obserwacji rzeczywistości tego ruchu amatorskich klubów filmowych, można też na wyższym poziomie odbioru rozumieć szerzej. Z jednej strony jako wybitny film tak zwanego kina moralnego niepokoju, to był film o zdobywaniu świadomości przez prostego człowieka, który staje się pod koniec filmu mądrzejszy, wie więcej o świecie, o sobie samym. Ale także jeszcze inaczej, jako refleksja o kinie właśnie, jako film o procesie, trudnym procesie dochodzenia w kinie do coraz wyższych umiejętności zawodowych, do mistrzostwa. Proszę zwrócić uwagę na taką paralelność dwóch scen, w których pada to samo słowo, pięknie. Na początku filmu Mosz, grany przez Sztura, przypadkiem ogląda na ekranie telewizora, kiedy pokazuje
kolegom tę świeżo kupioną kamerę, kupioną po to, żeby kręcić kolejne fazy rozwoju córeczki. Widzimy na ekranie telewizora grającego na fortepianie wspaniale wirtuoza, kilka lat wcześniej laureata konkursu chopinowskiego, Christiana Zimmermana. I Sztur mówi, pięknie grał. Mija kilka miesięcy, kilkadziesiąt minut filmu i to do niego, do Mosza, kierowany jest podobny komplement. Kolega Piotrek Krawczyk, kiedy widzi, że na filmie została zarejestrowana postać jego matki, która już nie żyje, mówi, piękne rzeczy tu robicie, chłopcy. To jest taka metaforyczna droga Kieślowskiego, który kilkanaście lat wcześniej, najpierw w czasie studiów, akurat on studiował w Łodzi reżyserię w połowie lat 60. w okresie świetności kina artystycznego. Oglądał wtedy właśnie wspomniane 8,5 Felliniego, Milczenie Bergmana i mógł powiedzieć, pięknie grają. Zobaczył przed sobą to, do czego aspiruje, świetność kina. Wtedy, kiedy realizował Amatora, miał już za sobą ważne osiągnięcia artystyczne. Debiut fabularny, Personel, kilka znakomitych filmów dokumentalnych, Pierwsza miłość, Szpital. Rozwijając swoją poetykę realistyczną, poetykę filmowca, dokumentalisty, robił rzeczy coraz piękniejsze. Czuł jednak pewnie, że nie zasługuje jeszcze na serio użyty ten komplement, piękne rzeczy tu robicie, chłopcy. I końcowy gest Mosza Sztura, zwracającego kamerę na samego siebie, był pewnie sygnałem takiej potrzeby pogłębienia środków wyrazu, opowiadania teraz w kinie o świecie wewnętrzny.